Dzień dobry, witam serdecznie na kanale W Świecie Króla Myśli. Kanale, który otworzyłem na YouTube w celu promocji swojej twórczości literackiej. Teraz znajdujemy się na playliście Ciekawostki. Na tej playliście ja poruszam przeróżne tematy. Tematy związane z historią, z odkryciami archeologicznymi, z takimi różnymi ciekawostkami, które gdzieś tam wpadły mi w oko przy przeglądaniu internetu i którymi postanowiłem się z Państwem, z moimi widzami podzielić. Rzadko, właściwie nigdy, po raz pierwszy dzisiaj sięgam do tematów politycznych, ale ten artykuł, który ukazał się no właśnie tutaj, zmusił mnie do tego, aby to zrobić. Interia Business pisze w artykule: zakaz płacenia gotówką. Decyzja zapadła. Będą nowe limity. Artykuł jest pana Przemysława Terleckiego. Zakaz płacenia gotówką powyżej kwoty 10 tysięcy euro stanie się faktem. Parlament Europejski przyjął już pakiet odpowiednich ustaw w sprawie. Wszelkie zakupy powyżej 10 tysięcy euro musiałyby być prowadzone za pośrednictwem rachunku bankowego. Ale już przy płatności za ponad 3 tysiące euro, to nie jest wcale dużo, trzeba będzie posługiwać się dowodem osobistym. Ta informacja mnie zdruzgotała. Ja wcześniej widziałem, że coś takiego nam szykują, ale nie myślałem, że to będzie tak szybko. Powiem tak, tak jak mówiłem wcześniej, promuję na tym kanale swoją działalność literacką, swojej najnowszej powieści, która jest jeszcze bez tytułu, która jest zapisana w brudnopisie, nawet jeszcze nie skorygowana. Ponieważ piszę powieści fantazy, pokusiłem się o taką wizję świata właśnie, w którym nie ma gotówki. Złoto. Kiedyś płacono złotem. Płacono złotem, klejnotami, kamieniami szlachetnymi. Później zamieniono to na gotówkę. To był bardzo długi okres w historii świata. Zamiennik złota, gotówka. I to wcale okazało się nie najgorsze, chociaż wiadomo, że niektóre kraje, niektóre banki nakręcały inflację, produkując więcej tych papierowych pieniążków. Mniejsza o to. Zamiennik złota na gotówkę okazał się nie najgorszym rozwiązaniem. Prawda? Ale zamiennika, czyli pieniądz cyfrowy, to będzie katastrofa. Poczytajcie, posłuchajcie, co piszą dalej w tym artykule. Unia Europejska nowymi przepisami chce ograniczyć pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu. To pod tymi hasłami właśnie odbywać się będzie zakaz obracania gotówką. Pranie pieniędzy i terroryzm. A tak naprawdę chodzi tylko i wyłącznie o co? O powszechną inwigilację, zamordyzm, sprawdzanie tego, co kto kupuje, za ile kupuje, skąd ma pieniądze, śledzenie wszystkich dosłownie ludzi. W życie wejdzie więc zakaz płacenia gotówką powyżej kwoty 10 tysięcy euro. Na początek 10 tysięcy euro, a potem już nawet grosik nie będziesz mógł zapłacić, bo nie będzie tego grosika. Czyli wszystko będzie musiało być pod kontrolą urzędników unijnych, czy tam jakichś innych, nie wiadomo co tam potem jeszcze wymyślą. W styczniu Rada Unii Europejskiej i Parlament Europejski porozumiały się w sprawie i zgodziły. Wiadomo już jednak, że Parlament Europejski przyjął pakiet odpowiednich ustaw regulujących sprawę. Według tych ustaw gotówka zostanie. Na jakiś czas, bo potem nam ją zabiorą, bo przyzwyczajmy się już całkiem. I tak jesteśmy przyzwyczajeni do płacenia kartą, nawet już nie teraz kartą, tylko telefonem, blikiem. Niedługo będą mieli tutaj ludzie chipy,
czy chipy w palcach i będzie tylko pani mówiła, poproszę litr wódki, 50, 80, cyk, cyk, zapłacone. Limit płatności gotówkowych będzie wynosił 10 tysięcy euro. Państwa Unii Europejskiej będą miały prawo do indywidualnych modyfikacji, ale jedynie w dół. W Polsce już aktualnie jest ograniczenie nałożone na płatności gotówkowe do 15 tysięcy złotych. W praktyce wdrożenie limitu gotówkowego oznacza, że nowego auta nie da się już kupić za gotówkę. Na zakupach czekają nas ograniczenia także przy transakcjach opiewających na skromniejsze kwoty, które nie przekraczają wskazanego limitu. Transakcje gotówkowe w przedziale od 3 do 10 tysięcy euro będą wymagały kontroli tożsamości. W praktyce trzeba będzie pokazać dowód osobisty. Wymóg kontrolowania transakcji obowiązuje już teraz. Przy płatnościach powyżej 10 tysięcy euro trzeba potwierdzić tożsamość. Ciekawe, czy chętnie będą potwierdzać swoją tożsamość klienci domów publicznych. No, będą musieli okazać dowód osobisty, chcąc zapłacić za tę usługę. Prawda? Gotówka pod szczególną obserwacją od 3 tysięcy euro. To jest kolejny podtytuł tego artykułu. Kontrole tożsamości przy płatności gotówkowej będą obowiązywać jednak w wybranych transakcjach. Mowa o transakcjach realizowanych z udziałem podmiotów takich jak... No tutaj się troszkę wymigali, ale spokojnie, pomału oni do tego dojdą. Czyli jeszcze raz przeczytam. Kontrole tożsamości przy płatności gotówkowej będą obowiązywać jednak w wybranych transakcjach. Mowa o transakcjach realizowanych z udziałem podmiotów takich jak instytucje finansowe, agencje nieruchomości, banki, podmioty zajmujące się zarządzaniem aktywami, kasyna, handlowcy, sprzedawcy towarów luksusowych. No, czyli w domu publicznym jednak nie będzie trzeba okazywać dowodu osobistego, przynajmniej na razie. Rygorystyczne przepisy dotyczyć mają także kryptowalut. Giełdy i operatorzy portfeli będą mieli obowiązek weryfikować klientów i sprawdzać udzielone przez nich informacje. Zachowanie środków należytej ostrożności będzie musiało być realizowane już przy transakcji od 1000 euro. No to już zaczyna wchodzić w ten obszar, o którym ja tutaj mówiłem, prawda? Zakaz płacenia gotówką powyżej 10 tysięcy euro już niebawem. Ograniczenia w płaceniu gotówką w życie mają wejść od 2027 roku. Tak więc, moi drodzy, jeżeli chcecie kupić jakieś auto, coś innego, anonimowo powiedzmy, to macie jeszcze niecałe 3 lata. Nieco późniejszy termin obowiązywać ma w wypadku klubów sportowych, dla których okres przejściowy zakończy się w 2029 roku. Czyli będzie można sprzedać piłkarza za gotówkę do 2029 roku. I tak się kończy ten artykuł, moi drodzy. Ja, tak jak mówiłem, niechętnie sięgam do tematów politycznych, ale ten akurat mnie tutaj bardzo zabolał, bo ja pisząc tę swoją nową książkę, którą nie wiem kiedy wydam, nie wiem czy wydam ją własnym nakładem, czy spróbuję ją wydać przez jakieś wydawnictwo, właśnie ten temat pieniądza cyfrowego poruszam. Poruszam problem, jaki stanie się, jaki dotknie ludzkość, kiedy nie będzie gotówki, kiedy będzie tylko zamiennik zamiennika. Zamiennik zamiennika, który będą mogły wszystkie instytucje śledzić, sprawdzać, inwigilować, czy kupiłeś jedną flaszkę wódki, czy kupiłeś dwie flaszki wódki, czy kupiłeś 2 kilo mięsa, czy 1 kilogram mięsa, czy byłeś tu, czy byłeś tam, wszystko będą ci sprawdzać. Co ciekawe jeszcze, a to może już w innym materiale powiem, takie śledzenie ludzi, a to też jest już przewidziane, to też już jest przewidziane. Takie śledzenie ludzi może doprowadzić do pewnego rodzaju ocen
zachowania ludzkości. Czyli jak będziesz kupował dobre produkty, takie, które są promowane przez państwa, będziesz dostawał plusiki, czy tam piątki, czy dwójeczki, czy czwóreczki, czy szósteczki. Jak będziesz kupował te produkty, które są niepromowane przez państwo, które na przykład zagrażają nie wiem czemu tam, no, zwiększają emisję dwutlenku węgla, tak, powiedzmy, niech tak będzie w tą stronę, no to będziesz dostawał minusiki, albo dwóje, czy tam jedynki i tak dalej. Będzie coś takiego zostanie wprowadzone, coś takiego już zostanie wprowadzone, to już coś takiego już jest przygotowane. Oczywiście pod szyldem walki z terroryzmem i praniem brudnych pieniędzy. To jest dobry szyld. Moi drodzy, dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam do komentowania, zapraszam do lajkowania, zapraszam do subskrypcji kanału. Ci, którzy uważają to za słuszne, ci mogą mnie wesprzeć na portalu Patronite. A ja się zastanowię nad tym, czy te tematy takie polityczne czy obok polityczne na swoim kanale poruszać. Ten musiałem, ponieważ akurat teraz o tym piszę. Ja piszę powieść fantazy, która właśnie tego problemu dotyka. Tego zamiennika zamiennika, czyli pieniądza cyfrowego. I próbuję sobie wyobrazić w tej swojej powieści, jak bardzo wpłynie to, jak negatywnie wpłynie to na zwykłego, szarego człowieka. Dlatego zdecydowałem się ten materiał tutaj z Interi Wam tutaj przeczytać i nagrać film na playliście ciekawostki. Pozdrawiam Was gorąco, trzymajcie się, hej!